Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Iwan Ersan z nami przed pojedynkiem z Ibrahimem Czyżigajewem. Dlaczego to ty w sobotni wieczór wyjdziesz z klatki z pasem KSW, bo bije od ciebie bardzo duża pewność siebie? Why is it going to be you tomorrow winning the bout, as we can all feel in the air that there is a lot of self-confidence in you? Because I feel I'm better. I truly feel I'm better, and I had maybe the best camp of my life. It was the longest for sure, like I would say like 4 or 5 months of hard work, and I saw everything on training, and I'm confident that I have everything to answer to his quality. Po prostu jestem lepszy, wiem o tym. To był prawdopodobnie najlepszy obóz przygotowawczy w mojej karierze, na pewno też najdłuższy, ponieważ to było około 4-5 miesięcy bardzo ciężkiej pracy, która przyłożyła się do mojej formy, więc nie mam cienia wątpliwości na temat tego, jaką dyspozycję zaprezentuję jutro. Czy twoje warunki fizyczne to będzie ta broń, z której będziesz chciał korzystać? Bo dobrze wiemy, że Ibrahim Czyżigajew to jest ktoś, kto bardzo długo rywalizował w dywizji średniej. Mm-hmm. Your reach advantage and the size of yours probably would be a big plus. And would you like to take advantage of it, as we all are aware of the fact that Ibrahim Czyżigajew most of his career spent in the middleweight division? I think that's minor things that we are need to focus on. I think overall quality and tomorrow's performance inside Octagon will be the thing that will define the outcome of this fight. And I think reach, strength and stuff like that will not take big factor. Of course, it's a little bit advantage if I'm taller and everything, and I used to big guys. But I feel tomorrow quality of fighter will be the thing that will decide the winner of this fight, and I'm really confident that I'm the better fighter. Mm-hmm. To są wszystko tak naprawdę detale, te takie dane suche, statystyczne, one nie figurują o tym, jak potoczy się walka. Myślę, że na ten temat najwięcej można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakość bicia zawodników, i w tej kwestii czuję dużą przewagę, więc nie ufałbym takim danym sumarycznym, jak właśnie wzrost, waga. To oczywiście są szczegóły, które mogą mi dać pewne narzędzia, żeby być lepszym, ale jednak chodzi o jakość walki i w tym pokładam nadzieję. Co powiedział do ciebie Ibrahim Czyżigajew w trakcie ceremonii ważenia, bo miał jakąś wiadomość do przekazania? What did Ibrahim say to you during the face of, because we all saw that he spoke something? Yeah, he likes to laugh a lot, and it's now it's time to stop laughing, it's time to fight, and tomorrow will be a great fight. He told me like it's like if I'm ready or so, let's make the fight of the night, and that's he said, okay, let's make it. All right. Ibrahim jest bardzo wesołą osobą, dużo się śmieje, natomiast zaznaczył, że jutro nie będzie już nam do śmiechu. Zapytał w takim razie, jak kto będzie jutro lepszy, i zaproponowałem, żebyśmy po prostu zrobili walkę wieczoru, na co się zgodził. Powiedział, tak, zróbmy to. 2 miesiące temu na gali KSW twój były rywal został znokautowany przez Frankensteina, Tomasz Narkun. Czy byłeś zaskoczony tym, co stało się w klatce? Bo to było bardzo efektowne i bardzo brutalne. Two months ago we witnessed some very spectacular front kick that just ended up Narkun's fight over Frankenstein. Are you aware of it? Did you follow the fight, and what are your thoughts? Of course, I was watching that event especially because of that fight. It was very interesting to me because I beat Frankenstein pretty easy, but I knew he was a tough challenge for Tomasz, because I knew when you watch his previous fights in the UFC, he's a dog, you know, and he will not back out until you kill him inside the octagon. And I was expected a strong fight and win by Narkun, but this was a little bit, even for me, this was like something different than I expected. But I'm not surprised, because he fought better opponents that I was at that time. He fought me, and that Narkun is so. It's nothing strange. I think nobody should be like, wow, what just happened. No, mm-hmm. No, Frankenstein is a good fighter, and I think we will going to meet again.
Oczywiście, że śledziłem to wydarzenie, śledziłem całą galę właśnie z powodu zestawienia Narkuna z Frankensteinem. Nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony jego przebiegiem. Miałem okazję również się z nim mierzyć. Ja wiem, że to jest taki typ zawodnika, który po prostu przejdzie do przodu i naprawdę musi przejechać po nim czołg, żeby jakkolwiek go zastopować. On walczy do samego końca, dlatego wynik finalny tego, co się stało w klatce. Szczerze mówiąc, myślałem, że Narkun wygra po cięższej batalii, ale to, co się zdarzyło, nie szokuje mnie i was wszystkich jako fanów również nie powinno szokować. W swojej karierze Frankenstein miał okazję bić się z mocniejszymi, przynajmniej na papierze, zawodnikami, co też świadczy o kunszcie jego walki, także ja z mojej strony zero zaskoczenia. Ostatnie pytanie z mojej strony, main event tej gali, Mariusz Pudzianowski, Mamed Khalidov, kto twoim zdaniem zwycięży i dlaczego? Your pick of Pudzianowski versus Khalidov and why do you think so? At first I pick up Khalidov, but when I saw the difference in between the weight, it's hard to pick Khalidov because it's too much different, and I think in this matchup strength will be the thing that will define the winner, so I'm going to go with Pudzian this time. Muszę przyznać, że zmieniłem zdanie. Na początku myślałem, że wygra Mamed, jednak teraz bardzo dobrze widzę na własne oczy te różnice kilogramów, różnice siły, impetu. Myślę, że to może być faktorem, który spowoduje, że jednak wygra Mariusz i tak też powiem. Dziękujemy bardzo. Chwała lipa. Thank you so much. Dziękuję Państwu.